dołącz do nas, przyjdź na stadion, razem możemy więcej. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu 22. kolejki E-Winner drugiej ligi, w którym Hutnik Kraków przegrał 1-3 z Radomiem Stężyca. Jest z nami asystent trenera drużyny gości, pan Aleksander Szeweluchin. Panie trenerze, proszę o komentarz, ocenę spotkania. Graliśmy przeciwko dobrej drużynie. Szykowaliśmy się ku temu meczu. Oczywiście Hutnik ma swój styl. Widzieliśmy, że mamy ciężki wyjazd przed nami. No z tego powodu bardzo się cieszymy, bo bardzo ważne 3 punkty i plus ku temu 2 poprzednie mecze pokazaliśmy, że my też tą drużynę budujemy, gramy w piłkę, chcemy grać w piłkę i nam brakowało tych strzelonych goli. Dzisiaj cieszymy się z tego, że szczególnie z pierwszego gola i tak jak żeśmy mówiliśmy, jak będzie strzelony pierwsza bramka, wtedy jak to się mówi, ten worek się rozwiąże. No i jesteśmy szczęśliwi, że to tak się stało. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Panie trenerze, Trzeba Liga. W zasadzie Hutnik zagrał chyba dokładnie tak, jak to zakładaliście. Tak, jak my zakładaliśmy? Tak. Tak mi się wydaje, że byliście przygotowani dokładnie na taką grę Hutnika, jaka była. No dziękuję. To mogę odebrać jako komplement całemu naszemu sztabowi. Powiem tak. Ta nasza reakcja na ławce, tak, trenerskiej, tak jak my... Staramy się żyć tam. Dlaczego tak? Bo naprawdę wykonujemy swoją pracę, którą lubimy, kochamy i szczególnie kiedy się szykuje do mecz po meczu, robimy te analizy, cały sztab, nawet ci ludzie, którzy zostali tam w Stężycy, nie przejechali, bo mamy trenera analityka też, mamy tam jeszcze też drugiego trenera, każdy z nich wykonywał pracę, potem my wszystko to sumowaliśmy i szykowaliśmy na ten wyjazd. Dlatego jest nasza reakcja taka, a nie inna, bo my wiemy, jak to wygląda na boisku, jak pracujemy, jak ci chłopcy pracują. Tutaj nie ma śniegu, proszę mi wierzyć, my od tygodnia trenowaliśmy na sztucznej ze śniegiem. Ze śniegiem normalnie może nie być śniegu, tu nagle spada i musimy sobie poradzić i to też nam utrudnia. Dlatego z tego powodu, z tej pracy wykonanej jak od chłopców, tak i od sztabu, dlatego nasza taka reakcja, dlatego tak żyjemy i się cieszymy z tej bramki czy z tej akcji, bo wiemy, że my nad tym pracujemy i szczególnie tak jak pan tutaj powiedział przeciwko Hutnikowi, tak jak powiedziałem, mają swój styl, drużyna już jest tak gdzieś tam zgrana, my tylko na drodze od grudnia pracujemy z tą drużyną, ja później doszedłem, także tutaj widzimy, że jeszcze brakuje nam tego do idealnej sytuacji, ale chłopcy robią postęp, szczególnie i młodzi, starsi też pomagają. Ta drużyna po prostu teraz, miejmy nadzieję, zaczyna nabierać obroty, które my chcemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? To wszystko, tak więc panie trenerze, dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Dziękuję, wszystkiego dobrego.